Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest czternasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódlmy się psalmem siódmym od wersetu 11 do 18. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg sędzia sprawiedliwy. Bóg codziennie pałający gniewem. Jeśli się ktoś nie nawróci, miecz swój on wyostrzy. Przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto tamten począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę. A jego gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za jego sprawiedliwość. Psalm śpiewam imieniu Pana najwyższego. Przed nami trzy kolejne rozdziały księgi rodzaju od 34 do 36. Przypomnę, że poznajemy historię rodziny Jakuba. Jak w każdej rodzinie, także w tej są dni pełne radości i wesela oraz takie, o których nie chce się pamiętać. Dziś historia smutna, choć zaczyna się od zakochania. Córka Jakuba, Dina, została zgwałcona przez Sychema witę. Bracia Diny knują podstęp, aby pomścić swoją siostrę. W Bogu ten grzech płci od razu. Dlatego później Symeon i Lewi nie otrzymują błogosławieństwa od swojego ojca, ale przekleństwo za swe złe postępowanie. Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju. A gdy ją zobaczył Sychem, syn Hamora Hiwity, księcia tego kraju, Porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt. I całym sercem pokochał dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. Potem Sychem prosił swego ojca Hamora: weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę. Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę, dinę synowie jego byli przy trzodach na pastwisku nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. Hamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię. Zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. Hamor zaś tak do nich mówił. Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcie mu ją więc za żonę. Spowinowaćcie się z nami. Córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. Zamieszkacie z nami i kraj ten stanie dla was otworem. Możecie się w Nim osiedlać, swobodnie poruszać oraz nabywać sobie tę ziemię na własność. Sychem rzekł też do ojca i braci Diny. Daszcie mnie tylko życzliwością, a dam wam, czegokolwiek zażądacie ode mnie. Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówili tak dlatego, że schańbił ich siostrę Dinę, rzekli do nich. Nie możemy tego uczynić, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na Waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my, poddając obrzezaniu każdego z Waszych mężczyzn. Wtedy tylko damy Wam nasze córki, i córki Wasze będziemy brali sobie za żony. Zamieszkamy razem z Wami i staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy. Hamorowi i Sychemowi jego synowi podobały się te słowa. Młodzieniec ów nie zwlekał z załatwieniem sprawy, bo bardzo miłował córkę Jakuba. Był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. Wszedłszy więc do bramy miasta, Hamor i syn jego Sychem, tak przemówili do mieszkańców: Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie, przecież jest tu dość przestrzeni dla nich. Córki ich będziemy brali sobie za żony, nasze zaś córki będziemy im oddawali. Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani czyż wtedy ich stada ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas byleśmy tylko przystali na ich żądanie a wtedy pozostaną z nami i usłuchali hamora oraz syna jego sychema wszyscy którzy przechodzili przez bramę swego miasta każdy zatem mężczyzna który był tam poddał się obrzezaniu a gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu Dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Hamora i syna jego Sychema, i odeszli. Wtedy pozostali synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że schańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły wszystko co było w mieście i na polu całe ich mienie wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę zrabowawszy wszystko co znaleźli w domach wtedy jakub rzekł do simeona i lewiego sprowadziliście na mnie nieszczęście bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju kananejczycy i peryzyci ja przecież nielicznych mam ludzi jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę, zginę ja i cała moja rodzina. A oni mu na to. Czyż mieliśmy pozwolić na to, żeby obchodzono się z naszą siostrą jak z nierządnicą? Rzekł Bóg do Jakuba: Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie wizerunki obcych bogów, które macie u siebie. Oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. Oddali więc Jakubowi wszystkie wizerunki obcych bogów, jakie posiadali. Oraz kolczyki, które nosili w uszach. I Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. A gdy wyruszyli w drogę padł wielki strach na okoliczne miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel. Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. Wtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod Terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu. Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Padan Aram i błogosławiąc mu, powiedział do niego: Imię twe jest Jakub. Ale odtąd nie będą Cię nazywać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. I tak otrzymał imię Izrael, po czym Bóg rzekł do niego. Ja jestem Bóg Wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niech powstanie z Ciebie naród i wiele narodów. Niech królowie wyjdą z Twych bioder. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję Tobie. I twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj. Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. A Jakub ustawił stele na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stele kamienną, i składając ofiarę płynną, wylał na nią oliwę. Jakub dał więc temu miejscu, na którym przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. A gdy wyruszyli z Betel i był jeszcze szmat drogi, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić. Poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna Już się nie lękaj, bo oto masz syna. Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni, lecz ojciec dał mu imię Beniamin. A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Jakub ustawił stele na jej grobie. Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień. Izrael wyruszył w drogę i rozbił swój namiot za Migdal-Eder. A gdy przebywał Izrael w tej okolicy, Poszedł Ruben i zbliżył się do Bilchy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią. Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było dwunastu. Synowie Lei, pierworodny syn Jakuba, Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. Synowie Racheli, Józef i Beniamin. Synowie Bilchy, niewolnicy Racheli, Dan i Neftali oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei, Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan Aram. A potem Jakub przybył do ojca swego Izaaka, do Mamre, do Kirjat Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem także Izaak. Izaak miał wtedy 180 lat. Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości i pochowali go jego synowie, Ezaw i Jakub. Oto potomkowie Ezawa. On to Edom. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu, Adę, córkę Elona Hityty, Ocholibamę, córkę Chiwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, i Basmat, Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat – Reuela, a Ocholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki – Całą czelać swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich dobytek. Ezaf osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaf to Edom. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa. Elifas, syn Ady, żony Ezawa i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, Urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Oto synowie Reuela. Nachat, Zerach, Szamma i Miza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa. Ocholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam i Amelek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy Szczepów. Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Ocholibamy, żony Ezawa, naczelnicy Szczepów. Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy Szczepów, potomkowie Ocholibamy, żony Ezawa, a córki Anny. Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. Oto synowie Seira, Choryty, pierwotni mieszkańcy tego kraju. Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser i Dishan. Ci to choryci, synowie Seira, są naczelnikami szczepów w kraju Edoma. Synami Lotana byli Chori i Chemam, siostrą zaś Lotana Timna. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana. Tento Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona swego ojca. A to dzieci Any: Dishon i Oholibama, córka Any, synowie Dishona: Chemdan, Eszban, Jitran i Heran, synowie Esera: Bilhan, Zawan i Akan, synowie Dishana: Us i Aran. Oto naczelnicy szczepów, choryci. Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser, Dishan. Są to choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora. Nazwa jego miasta Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, królem był po nim Huszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Huszam, królem był po nim syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu. Nazwa jego miasta – Awit. Po śmierci Hadada, królem był po nim Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, królem był po nim Szaul z Rechobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, królem po nim był baal Hanan, syn Agbora. A po śmierci baal Hanana, królem był po nim Hadar. Nazwa zaś jego miasta Pał, a imię żony jego Mechetabel. Była to córka matredy z Mezachab. Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mipsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw to praojciec Edomitów. W ramach lektury z Nowego Testamentu dziś rozpoczynamy nowy cykl. Przez najbliższe kilkanaście dni będziemy czytać na zasadzie lektury ciągłej kolejne rozdziały listu do Hebrajczyków. Wybór ten jest podyktowany faktem, że żaden inny tekst Nowego Testamentu tak dobitnie nie wyjaśnia duchowego znaczenia Starego Testamentu. Autor pisze ten tekst jako egzegezę. Czyli wyjaśnienie najważniejszych wydarzeń w historii Izraela w kluczu Chrystusa. Zatem abyśmy dobrze zrozumieli czytania ze Starego Testamentu, musimy poznać ich celowość i sens chrystologiczny. Przeczytajmy rozdział pierwszy listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców naszych przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Do aniołów zaś mówi: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia, do syna zaś, tron twój boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię Boże Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych ci losem. Oraz, ty panie, na początku osadziłeś ziemię, Dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz, i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy że nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Dziękuję Wam za uwagę i wysłuchanie tego podcastu do końca. Cieszę się, że jesteście z nami i zapraszam jutro na kolejny, piętnasty już odcinek Biblii w rok. Do usłyszenia!